Hej, kochani, witajcie w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj jest to room tour i nagrywam go o godzinie 24, ale nie wnikajcie, po prostu posprzątam pokój, bo miałam jakąś taką wenę i jest tu w miarę czysto, więc postanowiłam, że nagram dla was teraz i wstawię go jutro. Więc zapraszam do oglądania. A więc tak, tu jest wejście. Na drzwiach, na okienkach mam zdjęcie. Na ostatnim jeszcze nie mam, bo nie zdążyłam wydrukować wszystkich, ale będą i zobaczycie po prostu w kolejnym room tourze, jak to wszystko pozmieniam, bo jeszcze mamy kilka różnych planów na ten pokój. Więc na pewno zobaczycie drugą część, jak to już wszystko będzie gotowe, ale dobra, przechodzimy tutaj. Jak się wchodzi, od razu jest łóżko. Łóżko jest bardzo duże, bo miało być szczerze mniejsze, ale nie wiem, jak to się stało i po prostu w zamówieniu zmienił się rozmiar i przyszło mi takie wielkie. Tu może spać nawet około 4 osoby, ale dobra, nie wnikajmy. To łóżko bardzo dużo zajmuje w tym pokoju, więc nie jest aż tak dużo miejsca, ale ogólnie ten pokój jest duży. Tutaj mam trochę bałagan przy łóżku, ale nie wnikajcie. Więc mam tutaj jakieś kapcie, ładowarki i w ogóle. I tutaj mam taką szafkę nocną i mam lampkę jednorożca, jakieś chusteczki, jakieś tutaj mam w ogóle balony z mąką, pilot i tutaj nie mam w sumie nic. Mam tam chyba tylko picie. Więc tak, tu jest biurko. I na biurku tutaj mam postawione monstery, jakieś ramkę i coś w tym stylu. Więc tak, tutaj są w ogóle jakieś graty, coś co jeszcze nie użyłam, bo jeszcze wszystkiego tu nie poukładałam. Książki mam w plecaku i muszę je po prostu powyjmować i powkładać. Tu mam ścianę kredową i tu są w ogóle podpisy. Tutaj mam ten wózek z Tigera. I w nim są jakieś takie w ogóle zabawki z Kindera i coś w tym stylu, jakieś takie głupoty. Tutaj mam świeczkę. Tutaj mam puste cztery jakby szafki. Tutaj mam w ogóle jakiś dokument, nie wiem co to jest. Kominek, on w ogóle tak krzywo stoi. I no, tak wygląda sobie biurko. Nie mam jeszcze krzesła do niego i muszę dokupić, ale no. Będzie i tutaj na razie mam takie krzesło z kuchni, też muszę kupić i tu mam toaletkę. Nie będę wam się pokazywać, bo jestem w piżamie, ale tak wam pokażę tę toaletkę. I no, tak wygląda zwierzcho. W środku nie będę pokazywać, bo może zrobię wam oddzielny filmik z toaletką. I no, tutaj mam ogólnie okna i wyjście na balkon. Balkon wam mogę pokazać na końcu. Tutaj mam szafę. Szafa jest duża. Jest wysoka i w środku też jest bardzo pojemna. Sorry za mój bałagan w środku, też wam mówię. Ale chciałam pokazać, jak ona w środku wygląda, więc na górze ma taką półkę, tutaj ma na wieszaki. Tutaj mam bieliznę i tutaj mam jakieś ubrania jeszcze. Więc tak to wygląda. Ma ładne te no, uchwyty. I w biurku sobie mam takie same. I tu mam komodę i telewizor, w ogóle leci jakaś muzyka, ale dobra, nie wnikajcie. Tutaj mam jakieś takie, nie wiem, duperele, mój zegarek, pudełko od telefonu, obudowy, jakieś tabletki. Tu dalej mam też jakieś Instaxa, tu w ogóle mam coś takiego na pieniądze. Tu mam w ogóle jakieś zabawki, jakiegoś bałwana. Paskę, ale dobra, nie wnikajcie. I tutaj mam słuchawki, płytę jakiejś starej obudowy, nie na mój telefon w ogóle, ale dobra. Tu w sumie te szafki mam puste, tu mam tylko rzeczy do paznokci, a reszta jest pusta. I tutaj mam jeszcze jakieś ozdoby moje, no, statuetki. Tutaj mam klips filmowy i tu mam jeszcze zdjęcie z przyjaciółką i taką świeczkę. I to chyba wszystko, więc teraz mogę wam pokazać, jak wygląda balkon. Będzie w sumie dużo widać, chociaż mam flesza, ale to w ogóle jest to jakaś drabina, nie moja, a mojego taty. Tam jest taka szafka, w ogóle ściana jest cała pomalowana tym czymś. Ale dobra, no ogólnie taki mały jest ten balkon w miarę nawet. I tu też cała ściana jest pomalowana. Więc no, tak to wygląda. Tu zapomniałam wam jeszcze pokazać, mam łapacz snów, tak on wygląda i no. I to w sumie wszystko.
No, w sumie to już koniec, więc jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na kolejne filmy. Pa!